jeszcze 4 miesiące i to wąskie, przystankowe gardło zniknie. Przystanek tramwajowo-autobusowy Kabel przy skrzyżowaniu Wielickiej i Malborskiej stanie się komfortowy dla pasażerów komunikacji miejskiej. Pozwoli na to zaczynająca się właśnie przebudowa ulicy Wielickiej na odcinku między wjazdem na boiska treningowe Krakowi a skrzyżowaniem z Malborską. Na przebudowie zyskają korzystający z tramwajów i autobusów. Kierowcy nie stracą, bo dla nich dalej pozostaną po dwa pasy ruchu. W trakcie przebudowy jezdnia ulicy Wielickiej prowadząca w kierunku Wieliczki zostanie przesunięta na południe. Do tego powstanie tam dodatkowy prawoskręt w Malborską wraz z przystankiem autobusowym. Dzięki temu zrobi się miejsce na przesunięcie jezdni Wielickiej prowadzącej do centrum miasta. To z kolei pozwoli na poszerzenie przystanku tramwajowego i autobusowego. Powstanie on w miejscu istniejącego jednego pasa ruchu. Przystanek Kabel stał się węzłem przesiadkowym, odkąd uruchomiono linię do Kurdwanowa. Pasażerowie przesiadają się tam na odpowiedni dla siebie tramwaj. Stąd konieczność przebudowy tej części ulicy Wielickiej. Bez niej nie udałoby się poszerzyć samego przystanku. Zrobi to deweloper w ramach swojej inwestycji mieszkaniowej. Prace potrwają 4 miesiące. W trakcie przebudowy tramwaje będą jeździć normalnie. Momentami kierowcy będą musieli liczyć się ze zwężeniem do jednego pasa ruchu.